kładę się do łóżka o 22:30 i na przykład potrafię do drugiej nie spać. I te magiczne grzybki, których nie pamiętam, ale to są dla mnie ostatnio takim naprawdę przyjemnym akcentem na zakończenie dnia. Znaczy widok na siłowni, osoba po treningu pijąca shake Albion. To ja piję 2 shake'i dziennie. To są takie zamienniki słodycze. Średnio znoszę, gdy ten mięsień rosną w jakiś dziwny, nieanatomiczny sposób. Zamienimy się w jakąś napakowaną bestię. Zielona herbata ma dużo więcej kofeiny niż kawa, która w składzie ma tą tablicę Mendelejewa. Coś jest nie tak. Jeżeli już zacząłeś aktywność fizyczną i dowiedziałeś się o tym z poprzedniego odcinka, jak to zrobić, to teraz posłuchaj, jakie suplementy powinieneś brać, żeby... Żeby polepszyć swoją wydajność i dlaczego na pierwszym miejscu jest dieta, a dopiero później suplementy. Poszło, kolejny odcinek PTA Podcast. To tu szukamy odpowiedzi na pytanie, jak polepszyć jakość swojego życia. Ja nazywam się Bartłomiej Lubecki. A ja Mateusz Stypułkowski. I w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o suplementach i o superfoods. No dobra, no to w takim razie, bo to jest twój pomysł na odcinek i na pewno masz w tym zakresie znacznie szerszą i głębszą ekspertyzę niż ja, więc ja ci może na razie, Bartek, powiem, jakie suplementy ja biorę i co ty na to, okej? Jasne. Ja biorę tak. Chrom, cynk, magnez, witaminę C, witaminę D, kreatynę, żeńszeń i czasami takie żubkowe tabletki na spokojny sen, bo mam problemy ze snem. Reishi? To się nazywa Shroom Me. A to jest jakiś miks. To jest miks grzybów, kurczę, nie wiem teraz jakich, ale mogę to sprawdzić i napiszę to w komentarzu jest odcinka. Jest Cordyceps. A są bardzo przyjemne. Powiem ci, że to jest naprawdę taka mieszanka tych grzybków, które sprawiają, że mam takie wrażenie senności, bo na przykład zażywałem melatoninę na sen i kompletnie to nie działało. Czułem się wręcz taki trochę rozdrażniony czasami i ta melatonina jakoś do mnie nie przemówiła. A to ciekawe, ja bardzo lubię melatoninę. A ja właśnie nie zauważyłem kompletnie żadnej poprawy jakości snu po melatoninie, a jest to dla mnie osobiście największe wyzwanie sen. Nie mogę spać, zarywam noce, kładę się do łóżka o 22:30 i na przykład potrafię do drugiej nie spać, albo wybudzam się o pierwszej i już potem w ogóle nie śpię, więc dla mnie... Mój ulubiony miks nasenny to są tabletki z walerianą plus melatonina właśnie. Okej. Okay. Melatonina naturalnie wydziela się w mózgu w momencie, kiedy nie mamy dostępu do światła, dlatego ostatnio jest trendem jest noszenie okularów blokujących czerwone światło przed snem. Melatonina może regulować rytm dobowy, także też jeżeli działa na kogoś, jeżeli ktoś odczuwa jej działanie, fajnie zażyć ją w momencie, kiedy lecimy samolotem, zmieniamy strefę czasową, czyli żeby walczyć z jetlagiem. Jest też, no, dobrze działa nasennie i powinna powodować głębszy sen i łatwiejsze zasypianie. Także no ja stosuję, ja lubię melatoninę, szczególnie w połączeniu z walerianą. Okay. Nie powinno to być uzależniające, tak jak leki nasenne. No właśnie, bo też dzisiaj będziemy mówili o tym, jak naturalnie wspomagać swój performance, nazwijmy to, taki life performance, w oparciu o substancje takie dozwolone, ale nie jakieś psychoaktywne, nie jakieś uzależniające, nie jakieś ciężkie medykamenty, tylko suplementy i żywność. No dobra, czyli mamy takie wyzwanie jak sen, melatonina, waleriana i te magiczne grzybki, których nie pamiętam, ale napiszę wam o nich w komentarzu. Mogę w sumie je zabrać, ale rzeczywiście teraz pomyślałem, że one są dla mnie ostatnio takim naprawdę przyjemnym akcentem na zakończenie dnia. Dobra, no to wyzwanie pod tytułem sen mamy omówione. Jaki pakiet, Bartku, takich podstawowych suplementów zaleciłbyś komuś, kto chce poprawić takie ogólne samopoczucie i zaczął już, bo o tym mówiliśmy w poprzednim odcinku, aktywność fizyczną? Mój ulubiony suplement to kreatyna. Kreatyna działa na zasadzie wysycenia, także trzeba ją brać przez 7-10 dni, tak żeby odczuć jej działanie. W dawkach 3-5 gramów dziennie. Kreatyna zwiększa ilość wody w mięśniach. Mięśnie to środowisko wodne, także one bardzo lubią wodę. Będzie to przekładało się na zwiększenie siły, na zwiększenie objętości mięśni, czyli wizualnie mięśnie po jakimś czasie zaczną być większe i bardziej zauważalne. Ale co ciekawe, kreatyna też dobrze działa na funkcje poznawcze mózgu i powinna też opóźniać stres poznawczy. To może być ciekawe dla studentów, osób, które dużo siedzą przy książkach. Możliwe by, po kreatynie możliwe jest odczuwanie szybszego czasu reakcji i właśnie tego późniejszego zmęczenia umysłu obciążonego dużą dawką nauki, wiedzy, zapamiętywania i tak dalej. Także kreatyna oprócz tego klasycznego użycia prosportowego, który działa na zwiększeniu produkcji cząsteczek ATP, to powinno też zwalniać
zwalniać czas zakwaszania mięśni i przyspieszać odrobinę regenerację. Dobrze też działa na mózg. Polecane jest też dla starszych osób, by przyspieszyć, zwiększyć ilość tkanki mięśniowej, jak i zwiększyć te funkcje poznawcze i zwolnić starzenie organizmu. No dobra, to jeszcze przy kreatynie, bo faktycznie ja też kreatynę regularnie biorę już od dobrych kilku lat praktycznie. Jest to dla mnie taki suplement naturalny, który mi towarzyszy. To teraz dwa pytania, które nurtują mnie i być może osoby, które to oglądają. Po pierwsze, czy kreatyna może być dla kobiet? No bo powiedzieli, że mięśnie rosną. Wiemy, że kobiety pod kątem tej wizualnego aspektu są na to wyczulone, więc czy dobre jest dla kobiet? Jasne, jasne. Jak najbardziej dobre jest dla kobiet. No nie są to sterydy, te mięśnie nie urosną w jakiś dziwny, nieanatomiczny sposób, więc to będą tylko przyjemne wizualne efekty. Jak najbardziej w 100% dla kobiet. Okej, czyli nie boimy się tego, że zamienimy się w jakąś napakowaną bestię, tak? Raczej nie. Raczej nie, ale zostawmy margines. Okej, nie, no słuchajcie, przede wszystkim kreatyna to właśnie nie są jakieś sterydy, które zdeformują wasze ciało, tylko delikatnie, delikatnie te mięśnie podkreślą i ta sylwetka po prostu będzie bardziej atletyczna. Dobra, okej, a kreatyna i brak aktywności fizycznej. Co ty na to? To działanie dla mózgu jak najbardziej tutaj będzie wychodziło na pierwszy szereg. Także też myślę, że warto sobie poeksperymentować, zobaczyć, jakie są nasze reakcje. Czy czujemy to opóźnienie zmęczenia poznawczego, czy czujemy jakiekolwiek działanie kreatyny. Warto sobie sprawdzić na sobie. Co do przeciwwskazań kreatyny, jeżeli mamy problemy z nerkami, mamy skłonności do gromadzenia kamieni w nerkach, to wtedy kreatynę i jej stosowanie warto skonsultować z lekarzem. Mhm. Ale jeżeli zadajesz sobie takie pytanie, jak ja, czyli czy możemy brać te suplementy i nie trenować, to coś jest nie tak, bo my mówimy tutaj o tym, jak lepiej żyć, a aktywność fizyczna jest fundamentem do tego lepszego samopoczucia, więc zachęcamy do tego, żebyście trenowali, podejmowali aktywność i do tego wspierali się suplementami. No tak, jednak najbardziej odczujemy zawsze po pierwsze trening, a po drugie odpowiednią regenerację i dietę, a suplementy są dopiero w kolejnym etapie. To warto, żeby wybrzmiało. Okej. No dobra. W takim razie, no bo mamy dzisiaj pierwszy dzień wiosny. Przywitał nas szronem. Przywitał nas szronem, tak. I pytanie jest takie. To te okoliczności przyrody często sprawiają, że zrzucamy ciepłe kurtki, no i dochodzi do przeziębienia, bo mimo wszystko dzisiaj w nocy była temperatura minusowa, tak? Więc jakie suplementy brać, żeby wzmocnić odporność i zapobiegać temu właśnie przeziębieniu? Witaminka D doskonale działa na odporność. Ja polecam w zestawie ADEK, czyli witamina A, D, E i K2MK7. Taki zestaw fajnie działa na odporność. Witamina A też działa na zdrowie oczu. ADEK stosuje zarówno zimą i w tym okresie jesiennym, jak i również latem, bo w naszej szerokości geograficznej aż takiego wielkiego dostępu do tego słońca nie ma. A od kiedy zacząłem brać szczególnie witaminę D, czuję znaczną poprawę odporności. Także to szczególnie bym polecał. Witamina C jest kolejnym elementem, który warto stosować dla zwiększenia odporności. Witaminę C akurat stosuję bardziej doraźnie, czyli w momencie, kiedy czuję, że zaczyna mnie boleć gardło albo czuję jakieś obniżenie odporności, dorzucam sobie witaminę C do wody mineralnej, robię sobie taką wodę z miodem i witaminą C, którą popijam na przestrzeni całego dnia. Witamina C działa też antyoksydacyjnie i zmniejsza stany zapalne. I tak tutaj warto nie przeginać z tymi stanami zapalnymi, bo one są jednak potrzebne w naszym organizmie, nie są one bez przyczyny i nie są jednoznacznie złe. W pewnym momencie było dość popularne stosowanie witaminy C, aby zmniejszyć ten stan zapalny potreningowy. Jednak okazało się, że ten stan zapalny w mięśniach powoduje, że one rosną. Także on jest raczej pozytywnym objawem. Nie warto go od razu z nim walczyć. Po treningu ten stan zapalny przez 1-2 dni powinien być utrzymywany, więc nadmierne użycie witaminy C może działać przeciwko hipertrofii mięśniowej. Okej, okay, coś jeszcze? Na wcześniej melatonina też działa odrobinę na odporność. Także to też można. A powiedz jeszcze, w jakich dawkach powinniśmy brać witaminę C, witaminę A, D, K, w jakich dawkach suplementować? Co do witaminy C, no są różne opinie. Niektórzy stosują, to są odrobinę szurskie teorie, mega dawki witaminy C, czy tam okolice 20 gramów dziennie. Także witaminę C można brać do momentu pierwszych objawów rozstroju żołądka, może to jest za dużo powiedziane, do pierwszych objawów rozwolnienia, czyli kiedy wysycimy się witaminą C, pierwszy moment to jest takie zabulgotanie w brzuchu. No dobra, a jakbyśmy nie,
chcieli do tego dopuścić właśnie, bo nie potrzebujemy tego rozwolnienia, bo pracujemy... Tak, no to na przykład, wtedy przestajemy brać. W momencie, kiedy za ból goszy w brzuchu, no, to przestajemy brać, to pewnie będzie w okolicach 10-15 gramów witaminy C. Ale to jest dużo bardzo. To jest bardzo dużo. Czyli to tak, wtedy, kiedy doraźnie je używamy, tak? Ja w momencie, kiedy się zaczynam się czuć, to robię taką większą dawkę witaminy C, ale też nie można jej brać jednorazowo. Mhm. Taka dawka musi być rozłożona w czasie, czyli mniej więcej 3 gramy na godzinę, na pół godziny. Można sobie przyjmować. To dużo, dużo. Dużo, no tak, tak, ale więcej się nie wchłanie. Także okay. To jest jakby maksymalna dawka, którą można w takim przedziale czasowym przyjąć. Większą ilość po prostu wysikamy. No dobra, a tak na co dzień przyjmowanie, suplementowanie witaminy C? No tak, 3 gramy dziennie. Okej, okay. 3 gramy dziennie, dobra. A witamina A, D, K? Jak z tym? Witaminę D, czyli Adek stosuje patrząc na ilość witaminy D. Pozostałe części w tym miksie dobierane są do witaminy D. Proporcjonalnie. Proporcjonalnie, dokładnie. Także między 2 a 4 tysiące jednostek witaminy D dziennie. Witamina D też może być stosowana jednorazowo, czyli możemy skumulować dawki z przestrzeni kilku dni i przyjąć je jednorazowo raz w tygodniu, raz w miesiącu. Witamina D powinna odkładać się w tłuszczach i organizm będzie wykorzystywał w miarę potrzeb. Wygląda na to, że witamina D jest też używana przez organizm w momencie zachorowania i wtedy jej ilość dramatycznie spada w organizmie. Mm-hmm. Także warto ją przyjmować cały czas, żeby mieć tam jakiś poziom i w momencie zachorowania organizm miał nie czerpać z czego zejść, mógł, z rezerw. Dokładnie, mógł sobie użyć to, co przyjmowaliśmy. Okej, okay, czyli tak, omówiliśmy sen, omówiliśmy wsparcie aktywności fizycznej w takim zakresie podstawowym, omówiliśmy odporność, to może teraz uczucie zmęczenia i regeneracja. Czy jest coś, co wspomoże nas w tym odczuwaniu, kiedy na przykład budzimy się rano, nie możemy wstać z łóżka, czujemy się, wiesz, obolali, nie mamy takiego powera porannego. No, kofeina, klasyczne rozwiązanie, czyli kawka, którą właśnie teraz sobie popijamy, przecież jest świetnym rozwiązaniem przedtreningowo, tak żeby się właśnie pobudzić w momencie, kiedy potrzebujemy odrobinę większej ilości energii. Mhm. Może być to kofeina w formie kawy, może być to kofeina bezwodna w formie tabletek, one mają odrobinę inne działanie, także warto sobie przetestować na sobie. Ja tą kofeinę bez wodną, tabletkową średnio znoszę. Dziwnie się po niej czuję. Raczej byłoby to... Kawa ma jeszcze walor smakowy oczywiście i pewnego rytuału, prawda? Tak, dokładnie. Energetyków raczej nie polecam. Zdecydowanie. Dobra, to teraz pytanie, ile shotów espresso dziennie możemy przyjąć, być zdrowi, piękni i szczęśliwi, no żeby nie przedał. To jest bardzo głęboki temat. To badania pewnie co chwilę zmieniają ilość kawy, która jest dobra, która powoduje polepszenie pracy serca, która może działać negatywnie. No myślę, że okolice 3-4 espresso dziennie są takim bezpiecznym rozwiązaniem, ale też nie ma co demonizować tego espresso, bo wydaje mi się, że z tego, co czytałem, w espresso może być mniej kofeiny niż w większej kawie, albo nawet w takiej rozwodnionej, czy takiej... Mam na myśli, wiesz, mam na myśli po prostu ile espresso jako taki shot z jednego wsadu na kawę, prawda? No bo wiadomo, że standaryzowana jednostka kawy. No pamiętajcie, że na przykład, nie wiem, we flat white standardowo są 2 shoty espresso, w americano takim większym są 2 shoty espresso, więc można też to mieć na uwadze. Okay. Około 30 mg kofeiny, 20-30 mg. Okej, okay, a co sądzisz o tym, żeby, no bo mówiliśmy wcześniej o tym, żeby spokojnie spać, tak, więc pewnie picie kawy i w ogóle dostarczanie kofeiny, która uwalnia się nawet do 8 godzin w organizmie, po godzinie 14 będzie już ryzykownym zabiegiem, więc jak do tego byś podszedł? Czy rzeczywiście zalecasz ograniczenie kawy i zakończenie picia, nie wiem, do 13, 14, do pory lunchu, obiadu, czy nie ma to znaczenia? Mnie się ciężko śpi po kawie, także ja piję maksymalnie do godziny 16 kawę i wtedy mogę normalnie zasnąć. Późniejsze kawy jednak wpływają negatywnie na moje możliwości zasypiania, ale też mam klientów, którzy piją wieczorem kawę. Nie wiem, jak to ich wpływa na ich sen, piją to regularnie, więc pewnie nie... Ale żyją. Ale żyją. Okej, czyli da się. Dobra, a balansowanie kawy magnezem, tak? Czy to nam pomaga? No to też jest grząski temat, są różne opinie. Uważa się aktualnie w takich modnych teoriach, że kawa nie wypłukuje magnezu. Okay. Wręcz może go dostarczać. Co ciekawe, też nawadnia. Zdania są podzielone. Tak. Pewnie na początku spożywania kawy ten efekt diuretyczny wysikiwania wody będzie mocniejszy, przy regularnym spożyciu będzie on mniejszy, więc wtedy kawa nie powinna odwadniać. Pewnie będzie mniej nawadniała niż woda przez ten efekt diuretyczny, natomiast cały czas ona nawadnia. Nie, nie,
nie jest tak zupełnie odwadniające, że jesteśmy w konsekwencji na minusie spożycia wody. Dobra, czyli na pobudzenie wiadomo, kawa, kofeina. Tak, ale właśnie jeszcze to chciałem dodać na pobudzenie alfa-GPC. To jest prekursor choliny w mózgu, powoduje pobudzenie intelektualne, koncentrację. Bardzo lubię ten suplement, jego stosuję jako przetreningówka. Nie używam go codziennie, także używam go co jakiś czas, jeżeli chcę jakąś jednostkę treningową wzmocnić, albo czuję się nie do końca zregenerowany i chcę się dodatkowo pobudzić przed taką jednostką treningową. Przyjemne, odczuwalne działanie pobudzenia, może bardziej intelektualnego, ale też odrobinę fizycznego, też często jest w przedtreningówkach. Fajne do poeksperymentowania. Stosuję przed sparingami, na przykład brazylijskim jiu-jitsu, czasami przed wakeboardem. Fajne, polecam do spróbowania. Okej, dobra, a coś, co wspomaga procesy regeneracji? Na pewno sen. To będzie podstawowe. Czyli wracamy do początku. Tak. Musimy zadbać o to, żeby... Sen minimum 8 przy ciężkich jednostkach treningowych, może nawet 9 godzin dziennie. Odpowiednia dieta, węglowodany oraz białka. Myślę, że od tego trzeba zacząć. To jest dla mnie największe wyzwanie, sen, bo spanie powyżej 6 godzin dla mnie mega trudne. Po prostu jakoś mój organizm wybudza mnie po 5,5 godzinach snu. I oczywiście wiem też, bo dużo na temat czytałem i szukałem informacji, że to jest różnie, że nie ma takiej idealnej dawki snu, natomiast też doszedłem do badań, które mówią, że wszystko poniżej 7 godzin jest niezdrowe. A ja po prostu nie mogę biologicznie, nie mogę zrobić tak, że 8 pełnych godzin przesypiam. I no, to jest ciekawe. Kiedy chodzi się spać? Różnie. Dobra, może moja higiena ta przed snem nie jest idealna, bo jednak ja się tutaj jeszcze porządkuję telefonem dość intensywnie, ale no tak o 23 gdzieś jestem w łóżku, a zasypiam różnie. Czasami mam takie wieczory, że odpalam medytację, odpalam jakieś w ogóle wykłady filozoficzne, które są bardzo nudne, żeby nie uśpiły i to się nie udaje. A czasami jest tak, że po prostu, no wczoraj mi się udało o 12 zasnąć, tylko przed pierwszą. Po północy nie obudziłem się dzisiaj o 6, więc te 5 godzin miałem dzisiaj. I na 23 też nie najgorzej. Myślę, że na 22 byłaby optymalnie, bo około 26-24 już zachodzą pewne hormonalne działania w organizmie, które są naturalnym procesem podczas snu. I kładąc się później, no niestety nie doświadczam ich, nasz organizm nie regeneruje się w pełni i nie dzieje się to, co się dziać powinno podczas snu. Muszę nad tym popracować. No dobrze, Bartku, a co z podażą białka? No bo to jest taki temat, który się też często przewija. Czy powinniśmy dostarczać białko z zewnątrz w formie na przykład, nie wiem, szejków proteinowych? Jak ty to widzisz? Taki klasyczny widok na siłowni, osoba po treningu pijąca szejka białko. To ja. Ja piję 2 szejki dziennie przynajmniej i żyję. I żyję. Tak. Jeszcze mówiąc, nie lubię szejków białkowych, nie lubię za bardzo tego smaku. Kiedyś próbując kilku różnych smaków, jakby znalazłem wspólny mianownik i wszystkich i uważam, że one tak smakują tak samo, niezależnie od tego, czy to jest wanilia, truskawka, czy czekolada. Myślę, że też jakość tego białka jest dyskusyjna, w zależności pewnie od firmy, także mocno tutaj uogólniam. Myślę, że jednak najlepiej byłoby to białko dostarczać w formie pożywienia, czyli klasycznego jedzenia. Twaróg średnio tłusty będzie doskonałym źródłem białka z niedużą ilością kalorii. Do tego jaja, szczególnie białko jaj, są świetnym źródłem białka. Natomiast no, sam ten szejk białkowy też nie jest niczym złym. Można sobie, jeżeli się lubi ten smak, można sobie takie szejki pić i uzupełniać w ten sposób białko. Natomiast jest to również forma jedzenia, czyli to jest sproszkowane białko z mleka. Trzeba wliczyć kalorie w codzienną kaloryczność. Nie oszuka się tego, także jest to forma jedzenia w proszku, w płynie. Czasami jest tak, że powinniśmy wręcz więcej jeść, jeżeli mamy na myśli, jeżeli mamy na celowniku ustawioną budowanie masy mięśniowej, czy w ogóle budowanie silnej sylwetki. Ja na przykład te szejki piję, bo dla mnie to są takie zamienniki słodyczy. Więc robię sobie te szejki na mleku roślinnym i jeden do śniadania i jeden też wieczorem czasami sobie po treningu wrzucam. Ja robię takie szejki z właśnie twarogu wspomnianego, także wrzucam do blendera twaróg średnio tłusty, jogurt, owoce, trochę stevii, blenduję wszystko i popijam sobie to. Czyli to jest w ogóle też dobry patent na to, żeby coś przyjemnego w smaku i jednocześnie pożywnego sobie dostarczyć. Jest to też niezły zapychacz, także jeżeli czujemy nadmierny głód, to można troszeczkę przygasić ten głód takim szejkiem, szczególnie dając jeszcze więcej wody bądź więcej mleka. No wiadomo, że mleko ma trochę kalorii, natomiast rozwadniając go, będziemy pełni płynów i nasz żołądek będzie mniej domagał się kolejnych ofiar. Jasne. No dobra, to czy jest jeszcze coś z suplementów, o czym powinniśmy pamiętać w takiej naszej codziennej diecie?
Wspomniana stevia. Bardzo lubię stevię, używam dość intensywnie. Ze słodzików jest to chyba najlepsza opcja. Nie znalazłem żadnych efektów ubocznych stosowania stevii. Andrew Huberman też polecał stevię, także myślę, że spokojnie można to używać, jeżeli mamy dobrej jakości stevię, nie taką w tabletkach, która w składzie ma całą tablicę Mendelejewa. Myślę, że w kropelkach można znaleźć stevię z najmniejszą ilością dodatków, z najprostszym składem, który właśnie bazuje głównie na stevii i wodzie. Czyli legalny zamiennik cukru. Jeżeli chcemy, żeby coś było w miarę słodkie, ale... Tak, no stevia działa w taki specyficzny sposób. To nie jest taka bezpośrednia słodycz. Mam wrażenie, że ona bardziej podbija słodycz odczuwalną, która już w jakiejś... Czyli jakiś cukier, który już jest w czymś, co przyjmujemy. Czyli odrobina miodu, zwykłego cukru plus stevia będzie działała tak jak zwykły cukier w dużych ilościach. No dobra, a jeszcze w tytule tego odcinka mamy superfood, tak? Czyli też temat, który jest popularny i teraz na myśl o tym mi się... Jeszcze a propos, jeszcze zanim wyjdziemy z tematu suplementu, chciałem dorzucić berberynę. Okay. To jest też suplement, który bardzo lubię. On działa zwiększając wrażliwość insulinową. Działa też dobrze w jakichś tam chorobach związanych z insulinoopornością. Natomiast ja stosuję ją głównie w momencie, kiedy zjem jakiś większy posiłek. Także nie stosuję berberyny regularnie, tylko stosuję ją doraźnie, szczególnie w momentach, kiedy są na przykład jakieś imprezy z dużą ilością jedzenia. Idziemy na pizzę, omawialiśmy w przerwie tutaj nagrywania. Zjem coś późno, chcę, żeby mi się to dobrze strawiło, żebym się czuł lekko, ewentualnie są święta, to są obfite w różne ilości dużych potraw. No, a święta tuż, wielkanocne. Dokładnie. Także ta berberynka fajnie działa jako taki przyspieszacz trawienia. Okej, Bartku, to jeszcze zatrzymajmy się przy tym superfood, bo to jest też taki modny temat teraz, dzisiaj, czyli właśnie jagody acai i owoce goji. Co jeszcze byś podkreślił jako taki superfood, który możemy implementować do takiej codziennej diety, która nas wesprze w takim codziennym funkcjonowaniu? Ja szczególnie poleciłbym kurkumę w połączeniu z małą ilością pieprzu. Peperyna wzmacnia działanie kurkuminy. Kurkuma fajnie nada się do potraw indyjskich, także na ostro. Fajnie też w małej ilości, można ją dorzucić do szejka i nie będzie to zbyt odczuwalne. Kurkuma nie ma takiego dominującego smaku, także można z nią eksperymentować w różnych warunkach. Wspomniałeś wcześniej o takim złotym mleku, o szejku. Tak. I różnymi innymi dodatkami, to też będzie fajna opcja, żeby to użyć. Kolejną rzeczą kakao, również do napoju można sobie zrobić wspomnianego wcześniej szejka, także twaróg, trochę kakao, mleko, stevia, też to będzie doskonale działało. Okej, dobra, a na przykład herbata zielona albo wszystkie takie relaksacyjne napary? Doskonałe. Herbata zielona ma dość dużo kofeiny, także też w zależności od długości parzenia, z tego co pamiętam, długo parzona będzie działała uspokajająco, usypiająco, krótko parzona będzie działała pobudzająco. Mm-hmm. Natomiast licząc per gram, zielona herbata ma dużo więcej kofeiny niż kawa, także ma też mocny potencjał pobudzający i antyoksydacyjny. Okej. No dobra. Jedna maty też możemy dodać. Jedna maty, jeszcze mocniejsze. Bardzo dużo kofeiny. Mocny kop. Orzechy włoskie, to tutaj zdrowe tłuszcze, kwasy omega-3. Szczególnie jeżeli też mało suplementujemy kwasów, znaczy zdrowych tłuszczy, też warto dorzucić sobie suplement z kwasów omega-3, co jakiś czas go wrzucić. Okej, także jak już zaczęliście aktywność fizyczną, a podkreślam, że to jest świetny moment, bo jest wiosna, to znaczy każdy moment jest dobry, ale ten jest najlepszy, to zadbajcie również o to, żeby właściwie się suplementować i odczuć te różnice. Kiedy lecimy na sucho, dietka. Ale na pierwszym miejscu... Tak, staramy się wszystkie rzeczy uzupełniać z diety i dopiero kiedy tą dietę mamy ogarniętą, to dorzucamy dodatkowe suplementy z zewnątrz. Okej, no to widzicie. Jeden z kolejnych odcinków sam się nazwał, bo na pewno będziemy musieli o żywieniu porozmawiać, a tymczasem macie pakiet suplementów od nas, z którym możecie rozpocząć swoją przygodę z aktywnym stylem życia. To co? Na dzisiaj tyle. Poprosimy suba, łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Cześć.